targi ślubne oraz komunijne, czyli pokazy mody, obrączek, fryzur, makijażu, okazjonalnych ozdób, odbyły się w Galerii Veneda. Organizacją imprezy zajęła się Monika Orłowska z łomżyńskiej agencji reklamowej MKLAT, którą reprezentowały także występujące na wybiegu piękne modelki. Dziewczęta są z Łomży, jak i z okolic. My jesteśmy firmą, która promuje kobiece piękno, tak? Jak widać, nasze dziewczęta są przeróżne, są wysokie, niskie, nie są wychudzone, tak? Bo nam na tym nie zależy. My podkreślamy to, co w kobietach jest najpiękniejsze. Zresztą, co było widać, tak? I dzięki pokazowi, i poprzez hostesy, które tutaj chodzą. Dziewczęta są osobami, które pracują, które się uczą, są również matkami, tak? Więc naprawdę nasze dziewczęta są z całej Łomży i okolic. Ja jestem przeciwna kreowaniu wizerunku wyszczuplonych dziewcząt bez kobiecych kształtów, tak? Wszystkie jesteśmy kobietami i mi się nie podobają reklamy, gdzie jest wychodzona modelka, bo ja wiem, że jak ja założę to, to nie będzie to tak wyglądało, więc ja nie lubię, jak ktoś mnie oszukuje. Dlatego my też nie oszukujemy nikogo, bo każda z nas będzie nosiła suknię ślubną, każda z nas kupuje ubrania, tak? W sklepach, gdzie jest pełno wychudzonych dziewcząt, a jednak każda z nas też jest piękna. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie dyrekcja Galerii Veneda, za co jesteśmy wdzięczni, za udostępnienie miejsca i za wsparcie i logistyczne, i reklamowe. Dziękujemy również naszym wystawcom, bez których to wszystko by się nie odbyło. Najnowsze trendy w modzie ślubnej zaprezentował salon La Paris z Łomży. W tym roku najmodniejsze są suknie koronkowe, zabudowane, bardzo często z bolerkami, z plecami, które mają zakryte są siateczką, guziki zdobione z kryształami Swarovskiego. W dalszym ciągu króluje w modzie ślubnej księżniczka, tak zwany model sukni księżniczka, który jest najczęściej wybierany przez przyszłe panny młode. Jest to suknia dopasowana w gorsecie i delikatnie rozszerzana dołem. Tak naprawdę chcemy przedstawić klientkom, przyszłym pannom młodym, swoją ofertę, tak? Jest to oczywiście jakby namiastka tego, co mamy też w salonie ślubnym, co możemy zaoferować każdej pani, czy to obuwie ślubne, czy suknia ślubna. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby każda przyszła panna młoda miała okazję nie tylko w salonie ślubnym zapoznać się z suknią, ale żeby już na targach mogła zobaczyć fasony, jakie królują w tym roku. Ślub nie mógłby się odbyć, gdyby nie oświadczyny i zaręczynowy pierścionek. Najlepiej z okazałym brylantem. Chcemy wszystkich zainteresowanych przygarnąć do siebie, żeby mogli przymierzyć, zachwycić się, ewentualnie zamówić komplet obrączek i mieć już jeden punkt z głowy. My jako nagrodę główną sponsorujemy pierścionek z brylantem. Myślę, że będzie to nagroda, która zachwyci i będzie taką pamiątką z tegorocznych targów. Pierścionek, który zostanie wylosowany, trafi do osób, które rzeczywiście myślą o zawarciu związku małżeńskiego i taki jest tego cel, więc jeśli będą to osoby zainteresowane obrączkami również w naszych salonach, także zapraszam. Mamy 4 salony. Mieszczą się w Ełku, w Suwałkach, w Łomży i w Giżycku. Pierścionek z brylantem, kupony na wynajem sal weselnych i inne nagrody mogli zdobyć klienci odwiedzający Galerię Veneda w sobotę oraz w niedzielę. Ofertę związaną z przygotowaniem bardzo ważnych i pięknych dni w życiu przygotowało na galę kilkadziesiąt firm. Były propozycje domów weselnych i sal, kwiaciarni, stylistów, firm wynajmujących środki transportu, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, sklepów odzieżowych i jubilerskich, fotografów i filmowców, drukarni, banków i firm ubezpieczeniowych. Organizatorzy przygotowali także możliwość zasięgnięcia bezpłatnie porad m.in. dietetycznych, dotyczących ubioru, makijażu i fryzur. Były również występy zespołów muzycznych i tanecznych oraz iluzjonistycznych.